Pokój dobro. Pokój dobro. No, pytanie było... Praktycznie ten temat podejmowaliśmy już w pewnej formie wcześniej. Pytanie dotyczyło, czy można modlić się o śmierć? No, my jesteśmy w takiej atmosferze jeszcze uroczystości Wszystkich Świętych, potem Dzień Zaduszny, potem... Cała oktawa. Cała oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. Więc ta, no, ta tajemnica śmierci, to wydarzenie śmierci jakoś nam w tych dniach w sposób szczególny towarzyszy. Ale to można, może towarzyszyć też w sytuacji, kiedy jest jakoś trudno, praktycznie się już... Nie chcę żyć. No, nie chcę się. Już, mój Boże, już do nieba. Już wreszcie odpocząć i się nie zmagać z tym wszystkim. Ja tylko podpowiem, że właśnie troszeczkę kwestia, ten temat, bo my go dzisiaj wprost nie poruszymy, nie poruszymy wprost tego, co poruszaliśmy wcześniej, to trzeba wpisać sobie, ja gonię czy uciekam, coś takiego. To jest kwestia, czy pragnienie śmierci jest dobre. Tam mówiliśmy o samobójstwie i o pragnieniu śmierci, a dzisiaj powiemy troszeczkę właśnie o modlitwie, o śmierć. Czy w ogóle, bo to jest właśnie, no... No tak. Ale o śmierć się i tak nie trzeba modlić, bo ona przyjdzie. Prędzej czy później. To jest... Ale ktoś się może modlić o rychłą śmierć. A to jest co innego, bo raz o rychłą, dwa o dobrą śmierć. Bo nawet jak sobie przejrzycie modlitewniki, nie wiem czy te najnowsze mają takie modlitwy, ale na pewno starsze modlitewniki mają, te książeczki do nabożeństwa, mają modlitwę o dobrą śmierć. Mój patron, święty Leonard z Porto Maurizio, wielki misjonarz, on właśnie ma takie nabożeństwo o dobrą śmierć i to codziennie kazał modlić się 3 razy Zdrowaś Maria. Zresztą robię to. Ale zwróćmy uwagę, o tą śmierć dobrą modlimy się również, kiedy zbierając, w cudzysłowie, pierwsze piątki miesiąca. Bo są pewne obietnice, że człowiek nie umrze bez pojednania z Bogiem. Tak jest. Czyli jest to również pewna modlitwa o dobrą śmierć. O dobrą śmierć, bo co chodzi w tej prośbie o dobrą, o co chodzi w tej prośbie o dobrą śmierć? O to, żeby umrzeć w stanie łaski uświęcającej. Bo mówię, to, że umrzemy, to nie ulega wątpliwości. Każdy z nas umrze. Ale chodzi o to, żeby tak przeżyć swoje życie, tak być z Bogiem zjednoczonym, tak być blisko Niego, aby właśnie w czasie tej śmierci, w czasie tego wydarzenia, jakim jest nasze spotkanie z Bogiem, być w stanie łaski uświęcającej, by dzięki temu też osiągnąć łaskę życia wiecznego w niebie. To jest właśnie też kwestia, na przykład ta prośba o dobrą śmierć, to nie jest tylko sprawa związana, znaczy to przede wszystkim łaska uświęcająca, ale to może być również prośba o to, aby umrzeć w towarzystwie ludzi kochanych. Lub tych, których my kochamy, albo którzy nas kochają. Ja pamiętam, mojej świętej pamięci babcia zmarła na kolanach swojego męża, na kolanach dziadka. A dziadek z kolei umierał przy mamie. Czyli w obecności swoich dzieci. To jest niesamowita rzecz, nie? Żeby dobrze umrzeć, prawda? To jest... No, ale to też takie poczucie daje bezpieczeństwa i ta śmierć jest wtedy... No, zawsze wiadomo, że jak człowiek wie, że idzie do Chrystusa, to do źródła miłości, do pokoju, to ona nie może być straszna. Ja myślę, że ludzie nie tyle boją się śmierci, co boją się umierania. I właśnie ta modlitwa o dobrą śmierć jest też tą modlitwą o tak jak tutaj ojciec mówi, o to przejście w tej atmosferze miłości, aby te ostatnie chwile życia były pełne pokoju, może żeby nas Bóg uchronił od cierpień związanych z umieraniem, od niepokojów. Albo prawda? Aby na przykład skrócił te cierpienia. Albo skrócił, tak. Czy dał taką męstwo w znoszeniu cierpień. Wiemy, że tak wiele chorób łączy się z potężnym bólem już przed odejściem. To jest właśnie ten, bo... Zastanawiam się, jeżeli to pytanie dotyczyło, bo mogło być też taki kontekst, czy ja mogę się modlić o szybką śmierć, to będzie wtedy pytanie, czy ja, dlaczego ja się o to modlę? Czy ja chcę już się spotkać z Bogiem? I to jest moje wielkie pragnienie, ale zmagam się z tym światem i staram się jak najlepiej to życie przeżyć. Czy to jest po prostu kwestia pewnego buntu? Ucieczki od świata. Tak. Buntu również związanego z krzyżem. Ja już tego nie będę, bo Boże, zabierz to ode mnie. Ja już chcę umrzeć, chcę odejść z tego świata. Tak. To jest, ale o tym to musicie sobie poszukać w innych odcinkach, tak. Bo nie będziemy się dublować. Tutaj. W każdym razie, nawet jeżeli modlimy się o tę rychłą śmierć, no to zawsze z tym zaznaczeniem, że zgadzam się z wolą Bożą. To Bóg wie, Bóg zna czas,
Bóg nas powoła do siebie, Bóg nas weźmie z tego świata w czasie dla nas najbardziej stosownym. I myślę, że należy liczyć się też z tym, że jeżeli modlimy się o rychłą śmierć, że ta śmierć może rychło przyjść. A więc trzeba być gotowym. I wcale nie w momencie, kiedy my sobie to wymarzymy, czyli to nie musi, bo ktoś się może modlić o rychłą śmierć w sytuacji, kiedy mu jest ciężko, nagle zmieni się sytuacja, zacznie się stabilizować, może śmierć przyjść. Pamiętajmy, że jak modlimy się o rychłą śmierć, czy generalnie o moment przyjścia, to ta modlitwa ma moc i faktycznie ta śmierć może szybko przyjść. No w każdym razie w czasie przez Boga przewidzianym. No oczywiście, ale modlitwa ma moc. No, tak. To nie jest tak, że człowiek się modli i to Pan Bóg gdzieś przemyka mu z tyłu, tam w kuluarach. Także Bóg wysłuchuje, ale oczywiście jak to jest zgodne z wolą Bożą, to przyjdzie w tym momencie, a nie innym. W każdym razie modlimy się i to w suplikacjach też śpiewamy, żeby Pan Bóg zachował nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Czyli chodzi o to, żebyśmy na tym byli przygotowani i w sensie takim czasowym, i w sensie też takim duchowym, bo to jest ważne, żeby wszystko było na śmierć, że tak powiem, przygotowane. Tak. Bo jak nie, to potem już pozostanie tylko liczyć na tych, którzy są tutaj na ziemi, i do tego zachęcam jeszcze na koniec. Odpusty. Tak, będąc właśnie w oktawie, trwając, pamiętajcie o tym, że ci, którzy już umarli, nie mają możliwości wpływania na swoje własne życie, ten okres zasług już się skończył i my możemy im pomóc. I to jest właśnie chociażby kwestia, albo przede wszystkim zdobywanie odpustów, o których też już była mowa 145, nie, może przesadziłem, ze 140 odcinków wcześniej, o odpustach, skąd się wzięły, jak je zdobywać, zachęcam do tego. I jakie są owoce odpustów. Tak jest, bo jest to dar niewyrażony dla zmarłych. Pokój dobry. Pokój dobry.